wznowiliśmy dezynfekcję przystanków, w związku z tym, że po prostu fala zachorowań jest coraz większa. I za każdym razem tak robiliśmy, czyli tych akcji dezynfekujących to było no, przynajmniej kilka takich w szczytowych momentach właśnie, czyli od marca do czerwca, później w wakacje, później jeszcze było od sierpnia do września, no i teraz. Obejmuje to akcja całe miasto, czyli tak naprawdę wszystkie przystanki. Oczywiście takie, na których jest zdecydowanie więcej ludzi, w pierwszej kolejności dezynfekujemy. I robimy to w miarę regularnie, to znaczy no, nie wystarczy raz tego zrobić, tylko trzeba no, niektóre codziennie, na przykład takie, gdzie bardzo dużo ludzi się przesiada. No i nie mówimy też tylko o przystankach, tylko o na przykład również ławkach, czy różnych uchwytach i poręczach w pobliżu szpitali, czy punktów, gdzie są pobierane wymazy. No, wcześniejsze doświadczenia pokazały, że te akcje są dosyć skuteczne. Również badania przeprowadzili naukowcy z UJ-u, które wskazywały na to, że sytuacja wygląda raczej dobrze w wyniku takich akcji dezynfekujących.